Co on planuje w stosunku do waszej relacji, do ciebie? Takie pytanie zadałam dzisiaj kartom. Oczywiście są dwie grupy. Pierwsza grupa dla Państwa, którzy wolą karty Lenormanda. I grupa druga, wszyscy ci, którzy wolą karty Tarota. Inni widzowie, którzy uwielbiają dwie te talie, i Lenormanda, i Tarota, oglądną proszę całą wróżbę i potraktują to jako wróżbę całościową. Wtedy będziecie mieli dokładność odpowiedzi na pytanie, co on planuje. Dziękuję za subskrypcję. Proszę o więcej subskrypcji, by kanał się rozwijał. Proszę o komentarze, która grupa rezonuje z Państwa historią. Proszę o wymianę właśnie energetyczną w formie komentarzy. Proszę o lajki przede wszystkim jako wdzięczność za te wideo, za te filmiki. Więc dziękuję Państwu serdecznie za wszelaką aktywność na moim kanale. Proszę wziąć sobie z tej wróżby kolektywnej wszystko to, co do Państwa sytuacji, historii właśnie pasuje. Wszystko inne proszę wykluczyć, to są tylko wróżby ogólne. Jeśli Państwo chcą wróżbę indywidualną, zapraszam przez e-mail. E-mail znajduje się pod filmikiem. Więc zaczynamy. Kochani, zaczynamy od grupy pierwszej, jak zwykle, czyli karty Lenormanda. Co on planuje? Na spodzie kart Lenormanda widzę już temat i tendencje jego planów, powiedzmy. Jego plany są na pewno w stosunku do Was jakieś, no chciałby pójść w jedną stronę, chciałby obrać konkretny kierunek właśnie drogi, którą chce pójść z Wami. Czyli kompas powinien wskazywać jakiś jeden kierunek drogi i właśnie taki jeden kierunek drogi chciałby on jakby obmyśleć, zaplanować, zdefiniować, byście nie byli już na rozdrożu i na właśnie takim, jakby takiej niewiadomej, prawda, w którą stronę razem pójść, nie pójść. Także na pewno planuje tutaj wspólną jakąś drogę. Pierwszy rząd, co jest w jego głowie? Planuje w głowie oczywiście tutaj plany wszelakie o rozpoczęciu nowym, o nowym początku, o wyleczeniu wszelakich jakichś tutaj balastów, problemów, nie wiem, kłótni, kryzysów z przeszłości. Nowy, piękny początek, nadzieja na nowy początek, obietnica dobrego początku, dobrego rozwoju, ponieważ mamy Słońce, więc wyjaśnienie wszystkich spraw niejasnych. Gorąca miłość, gorący, pozytywny, piękny rozwój, właśnie piękny czas, też lata, prawda, bo Słońce to lato, więc piękny czas właśnie w lecie, który się tutaj rozwinie w bardzo pozytywnym kierunku i właśnie to planuje tutaj na poziomie głowy. Niemniej jednak no, myśli o tych planach troszeczkę z lękiem, prawda, ze strachem, by nie zrobić być może jakichś błędów, być może jakichś, nie wiem, troszkę Wam nie ufa, ma jakiś tutaj właśnie jakiś strach, że może kogoś macie, czy go zdradzacie, czy nie jesteście już same. W każdym razie myśli tu intensywnie o tych planach, co zrobić, jak postąpić wieczorem i nocną porą. To są właśnie takie momenty rozmyślań jego właśnie planowania, jego tutaj jakby, no też takiego telepatycznego kontaktu z Wami, no i marzeń, tak, marzeń, właśnie wspominań o Was, również być może snów, tak, snów jakichś, może śni o Was w dosłownego słowa znaczeniu w nocy, ale również są też lęki, prawda, lęki i jakieś takie niewyjaśnione sprawy jeszcze, które są w ciemności, które należy właśnie tutaj wyjaśnić, prawda, także mamy tutaj właśnie taką całą paletę jakby jego rozmyślań i planów. Na poziomie serca, co on planuje? Planuje na pewno nowy początek, karta klucza, czyli rozwiązań wszystkich problemów, otwarcia się, otwarcia serca,
bo tutaj jest na poziomie serca, więc rozpoczęcie właśnie nowej fazy, otwarcie nowych, znaczy pięknych emocji, tak, uczuć, otwarcie się w ogóle zupełnie takie na Was, tak, mentalne i uczuciowo-emocjonalne, nowa szansa, prawda, otwarcie się nowej szansy tutaj, bociany jako pozytywne zwiastuny właśnie dobrego rozwoju, akcja, jakaś wiadomość przyjdzie, jakaś szybka tutaj akcja, szybki ruch w Waszą stronę, dobre nowiny, tak, otwarcie się nowych możliwości, nowych właśnie tutaj perspektyw, planuję właśnie jakiś tutaj szybki ruch w Waszą stronę. Także tutaj już jest bardzo, bardzo pozytywnie i obiecująco, prawda? Co on zamierza, kochani? Co on zamierza? Więc zamierza tutaj przeanalizować z Wami wspólnie właśnie, co było powodem tych problemów, co potrzebujecie lepiej robić, co potrzebujecie właśnie wyjaśnić, co musicie przedyskutować. Chcę też Was tutaj jakby poobserwować. Być może Was podgląda w internecie, być może Was tutaj obserwuje online, prawda? Kontakty jakieś online. Będą to jakieś rozmowy. Te rozmowy będą no, niespokojnie przebywały. Też jakieś takie stany troszkę lękowe, wyjaśnianie spraw. No, być może jest to też chaotyczne, frustrujące, ale konieczne. Konieczne, czyli takie bardzo dokładne rozmowy, analizy, no jakby dyskusja, prawda, na temat tego, jak macie, w którą stronę macie właśnie pójść, planowanie Waszej przyszłości czy spotkania. No i tutaj jesteście Wy, osoby pytające, czyli Wy również, kochane, czekacie tutaj na te rozmowy, czekacie na jego ruch, czekacie na jego właśnie propozycje, co on planuje, co on przemyślał, co on jakby Wam ma do powiedzenia, prawda? Również czekacie na to. On też myśli o Was, obserwuje Was, śledzi Was, być może stalkuje w internecie. Jest niespokojny również, tak? Chciałby właśnie już, żeby te plany no, szybko tutaj się ziściły i żebyście właśnie mieli jakąś rozmowę wyjaśniającą, jakieś spotkanie. Także jest taki niepokój, też lęki, nie ukrywam, prawda? Bo tu księżyc plus ptaki, lęki, taka nerwowość sytuacji. Więc na pewno też planuje, obserwuje, analizuje, rozmyśla tutaj bardzo dokładnie, skrupulatnie, prawda? Ponieważ jest presja czasu, jest nerwowość i chciałby już właśnie podjąć jakieś kroki. Także takie są jego plany. Takie są jego myśli, tutaj jego właśnie opcje. Zobaczmy jeszcze do tego na koniec orakel energetyczny, jakie energie są właśnie w jego planach. Proszę o kartę, wskazówkę, proszę o wskazówkę. Proszę o wskazówkę. Co on planuje, co on planuje. Door to personal healing and happiness, czyli myśli o tym, planuje to, byście otworzyli tą piękną bramę i przeszli przez tą bramę do paradis, do szczęścia, do lepszego czasu, do spełnienia marzeń, do pięknych tutaj miłosnych uczuć, tak, które będą, no, które się spełnią, te marzenia, które się spełnią, te no, jakby szczyt uczuć, rozwoju pięknych emocji, uleczenie starych spraw, które Was obciążają. Więc personalne szczęście, rozwój, tak? Właśnie to tutaj on ma na myśli i planuje właśnie. W tym kierunku są jego plany, więc przepiękne, prawda? Kochani, dziękuję grupie pierwszej. Zapraszam grupę drugą. Zobaczymy teraz, co mówi Tarot o jego planach. Jakie są tendencje właśnie w tarocie. Czyli zapraszam grupę drugą, talia światła i cieni. Co on w stosunku do Was planuje? Co on w stosunku do Was planuje? Dobrze. Na dnie, na spodzie talii mamy tutaj kartę dwóch mieczy, czyli na razie jest w takiej blokadzie wasza osoba, o którą pytacie, tak? Na którą czekacie.
odgania się od emocji i uczuć, zablokował emocje i uczucia, myśli tylko jakby tutaj na poziomie głowy o tym właśnie, co ma zrobić, czyli planuje tutaj tylko racjonalistycznie, realistycznie, co ma zrobić, odsuwając, odpychając, blokując na razie uczucia i emocje do Was. Być może jest zraniony, dlatego po prostu no, na razie planuje tylko jakby tutaj rozumem, prawda? Nie dopuszcza właśnie żadnych emocji, które być może go zranić mogą. Boi się przed zranieniem właśnie. Co planuje w stosunku do Was, kochani? Planuje jakiegoś szybkiego obrotu spraw, koło fortuny. Koło fortuny mówi, że on zdaje sobie sprawę z tego, że było raz pod wozem, raz na wozie, czyli dobre i złe jakieś tutaj momenty, chwile, tak, w Waszej znajomości, w Waszej relacji. Planuje szybkiego obrotu spraw, zmiany sytuacji, planuje, by te sprawy się szybko polepszyły, rozwinęły. Planuje tutaj w stosunku do Was jakiś szybki ruch, szybką przemianę, szybki, konkretny krok. Chciałby zbudować coś, jakiś nowy początek, coś stabilnego. Na razie jest jeszcze na dzień dzisiejszy teraz pasywny, o czym mówi również ta karta blokady, prawda? Ta pierwsza karta, która nam się pokazała na spodzie talii, ma jednak te blokady emocjonalno-uczuciowe. Boi się być zraniony, na razie odpycha to, odgania jakby powiedzmy, tak? Ale myśli o czymś stabilnym, planuje coś z Wami stabilnego, jednakże jest jeszcze na początku drogi i pasywny, ponieważ jak widzimy, ten paś pentakli stoi, nie robi ani jednego kroku, tylko przygląda się tej monecie. To znaczy właśnie planuje, myśli, obmyśla, tak? Obmyśla, co ma zrobić z tym talarem, co ma zrobić właśnie, jak to zbudować, jak to dalej posunąć, by przemienić się w króla pentakli, czyli by przemienić tą dzisiejszą sytuację w coś bardzo wspaniałego, stabilnego, długotrwałego, wartościowego, o bardzo stabilnym podłożu, tak? I duchowym, emocjonalnym, finansowym i no, takiej właśnie tutaj strukturze, która będzie miała, jak to się mówi, ręce i nogi, czyli coś właśnie, co będzie solidne, tak? Także planuje właśnie tu szybki jakiś obrót spraw pozytywny, tak jak koło fortuny, tak się obraca, obrót spraw pozytywny w kierunku Waszym, ale w kierunku też czegoś bardzo stabilnego z Wami, tak? To było na poziomie głowy. Zobaczmy, co ma na poziomie serca, kochani. Na poziomie serca jest jeszcze w klatce mentalnej, jest jeszcze pasywny. No karta ósemki mieczy bardzo tutaj komunikuje właśnie konsekwentnie z kartą dwójki mieczy. Odgania emocje, nic nie chce widzieć, nikt nie chce słyszeć o emocjach. Myśli tylko rozumem, miecze to rozum, intelekt, tak? Myśli tylko racjonalnie, co ma zrobić, co, jakie kroki ma podjąć, czy to ma sens, czy to po prostu ma prawo bytu, prawo rozwoju, tak? Czy to właśnie będzie dobre? Ósemka mieczy to pułapka, znajduje się w takiej pułapce mentalnej. On myśli, że w coś właśnie coś ma, że w coś ma, coś ma, o coś ma walczyć z Wami w stosunku do Was, o coś ma walczyć, o, powiedzmy o ten związek, czy o Was, czy właśnie o dalszą kontynuację tego związku. Wierzy, że coś musi lepiej zrobić, że coś musi, że walczyć, że musi. I to po prostu tą presją sam po prostu się tutaj jakby dobija, powiedzmy szczerze, tak? To go obezwładnia, paraliżuje, nie może zrobić teraz jakiegoś kroku, leży, patrzy na siebie w obliczu, nie wierzy w siebie, nie wierzy w swoje szanse, odgania właśnie te emocje, jest zraniony emocjonalnie. Także jest to karta znowu pasywności, w jakiej on się emocjonalnie, uczuciowo dzisiaj znajduje, jak zadajemy to pytanie, tak? Ta wróżba jest na parę dni, czyli na czas teraz, na ten tydzień. Tutaj mamy o tym, co on planuje, to jest karta kochanków, karta romansu, też karta wyborów, czyli wybiera właśnie tutaj różne swoje opcje, tak? Planuje, która opcja jest najlepsza, jak to tutaj strategicznie rozegrać, byście byli kochankami, byście byli razem, byście mieli właśnie jakieś romantyczne, piękne tu momenty, czy rozwój tej miłosnej historii. Jest bardzo tutaj jakby w takiej energii króla buław, czyli osoba, która walczy o Was, o cele, śmiało podąża do celu, jest taki bardzo napalony, ma pożądanie duże do Was, myśli o tej seksualności z Wami,
o właśnie o romansie, o pięknych jakichś intymnych momentach z Wami, pragnie tego, planuje to, chce się z Wami zobaczyć, chce tych intymnych, pięknych, seksualnych wrażeń. Ma taki tutaj też dużą potrzebę właśnie tych instynktów, duże instynkty, tak, o których tutaj właśnie no, emocjonalnie właśnie myśli i planuje właśnie też jakieś momenty tutaj piękne, no uniesień, powiedzmy, namiętności z Wami. I myśli właśnie tutaj, jak to rozegrać, ponieważ jest pożądanie, jest na pewno tutaj, no, pożądanie seksualne i namiętność, kreatywność, energia. Także pójdzie na pewno w tym kierunku aktywności tutaj, ponieważ mamy tutaj pasywną kartę klatki emocjonalnej, ale przejście do króla miecz, króla buław, czyli aktywność. Król buław jest osobą aktywną, ale który na pewno wyjdzie z inicjatywą, lubi akcję, lubi właśnie tutaj propozycje jakieś stawiać, no też prowokować, tak, jakieś piękne, intymne momenty, więc na pewno będzie tutaj jakaś akcja. Planuje to na razie, musi się tylko wydobyć z tej klatki mentalnej. Co zamierza? Co zamierza? Właśnie jakie są jego plany w kierunku zagadnienia, co zamierza? Dziewiątka buław. No bardzo mamy tutaj też dużo buławy, widzę. Buławy, czyli w tej chwili jest to na pewno, ponieważ król buław i teraz dziewięć buław, no buławy na pewno tutaj mówią o jakiejś chwilowej rezygnacji, zmęczeniu, że no nie wiem, że coś dobiegło między Wami końca, że znowu trzeba nowy początek zacząć, że być może no jakieś były tutaj przykre momenty, prawda? Jakieś ma tutaj takie, no taki moment właśnie, które potwierdzają też i tej karty dwójka mieczy, prawda? Jakaś blokada, odcięcie, być może jakiś tutaj był koniec między Wami. Następnie tutaj ta karta tej klatki mentalnej, prawda? Też ósemka mieczy. I teraz ta dziewiątka buław. Dziewiątka buław też mówi o takiej rezygnacji chwilowej, jakiejś takim zmęczeniu emocjonalno-uczuciowym, prawda? O jakiejś takiej, no, chronieniu siebie, chronieniu właśnie tutaj swoich uczuć, by nie zostać też no jakoś, nie wiem, zranionym, prawda? No ale widzimy słońce na horyzoncie. Osiem kielichów mówi o dużych emocjach do Was, o dużych właśnie tutaj uczuciach gorących. Osiem kielichów mówi o rozpoczęciu na nowo, o powrocie, o no też jakby pójście właśnie tutaj w nowym kierunku, pójście do właśnie nowego początku, nowej fazy, jakby przejście do nowej fazy tutaj emocjonalnej. Także będzie tutaj nowa, jakby nowa część, nowa faza, nowy początek u Was. Planuje to, myśli właśnie tutaj o tym gorąco. No i jakieś narodzenie, czyli mamy tutaj czyściec, sąd ostateczny, zmartwychwstanie, czyli no właśnie nowy początek, powrót, nowy początek od nowa, od zera, nowa nadzieja na nową fazę, prawda? Czyli planuję tutaj zupełnie zacząć z Wami jeszcze raz od nowa, od zera, na zasadzie nowych, zupełnie innych, piękniejszych uczuć. Także jest na pewno powrót, nowy początek, nowa nadzieja, nowa faza, z tym, że planuję to właśnie tu skrupulatnie i na razie na dzień dzisiejszy się bardzo męczy z tym, jak widzieliśmy tych kart, na tych kartach blokad, prawda? Więc jest dzisiaj aktualnie pewna faza przemęczenia, jakiejś takiej męki emocjonalnej, która niebawem przejdzie, tak? Będzie na pewno trwała, powiedzmy, kilka godzin, kilka dni, ale przejdzie i planuje już właśnie jakieś kroki w stosunku do Was, ponieważ jest koło fortuny zadziała nagle i szybko, i przemieni po prostu właśnie jego te takie fazy zwątpienia. No i on już jest właśnie w tej energii planowania, także proszę jeszcze o kartę energetyczną. Proszę o kartę energetyczną, co on planuje. Co on planuje? O, mamy dwie karty, ok, to wezmę te dwie karty. Czyli jest Verbundenheit, czyli połączenie Wasze duchowe, być może tak zwany ten... no, takie połączenie dusz czujecie, prawda? Czujecie ze sobą takie wspaniałe, głębokie połączenie właśnie i myśli, i duszy, i uczuć.
to tak jak to się mówi, bratnia dusza, prawda? To jest dla Was i bardzo czujecie Jego obecność. Jesteście połączeni ze sobą i pragniecie się, pragniecie powrotu, pragniecie właśnie wspólnych planów, wspólnej drogi dalszej. Tu jest ta karta właśnie połączenia, czyli może to być właśnie wasza bliźniacza dusza, bliźniaczy płomień, przepraszam, albo bratnia dusza, z którą bardzo głęboko czujecie jakieś połączenie właśnie i to was, nie daje wam to spokoju wręcz. Tutaj mamy Reise, Weg, Neue Weg, czyli nowa droga, widzicie kochani, nowy początek, o tym właśnie on myśli, to właśnie planuje. Planuje z wami nowy początek, jakby przejście nowej drogi, na nową drogę. Reise, czyli podróż znowu z wami w nieznane, podróż w sensie takim egzystencjonalnym, prawda? Zaczniecie nową fazę, nową drogę, nowe, coś po prostu od początku, prawda? Ta karta potwierdza zupełnie tą kartę. Właśnie odejście od starych spraw, tutaj ta osoba odchodzi, zostawia wszystko za sobą, przeszłość zostawia za sobą i zaczyna tutaj nową drogę, idzie właśnie, patrzy na nowy horyzont, na nowe projekty, nową drogę i tutaj światło w tunelu, słońce, gorące, tak? Pozytywny, klarowna sytuacja i tutaj jest identyczna karta, nowa droga, rozpoczęcie czegoś właśnie jeszcze raz, na nowo, być może właśnie z tą osobą, o której myślicie, która planuje również z wami tą nową podróż, właśnie w tą romantyczną miłość. Przepiękna karta, kochani. Dziękuję grupie drugiej bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim widzom najwspanialej. Proszę o lajki, o wymianę energii, o wdzięczność, wyrazy wdzięczności, o komentarze, by to wszystko się spełniło, prawda, by była ciągła wymiana energii między nami. Proszę o subskrypcję oczywiście wszystkich, którzy jeszcze nie zaabonowali mojego kanału. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam najgoręcej i do usłyszenia już niedługo.